Asus absolutnie pozamiatał. Moi drodzy, to jest ROG Azov, czyli prawdopodobnie jedna z pierwszych na świecie mainstreamowych klawiatur stworzonych z myślą o entuzjastach modyfikacji, która out of the box jest normalnym, w pełni sprawnym urządzeniem, które nie wymaga żadnej dodatkowej uwagi, natomiast cała magia kryje się w akcesoriach. Pomijając metalowy front, czy też ten multimedialny ekranik, mamy tutaj fabrycznie wygłuszoną obudowę, hot swapa i nasmarowane przełączniki, a co najważniejsze... również cały arsenał przyrządów do ich modyfikacji. Zapowiada się ciekawie, prawda? Za wielkimi możliwościami i wszechstronnością w parze zazwyczaj idzie też wysoka cena i nie inaczej jest w tym przypadku. Azov to bowiem wydatek około 1400 zł, czyli bądź co bądź ekwiwalent całkiem przyjemnego customa, tak więc sprawdźmy, czego w tej cenie możemy spodziewać się po prebuildzie. Zaczynając od kartonu, oprócz samej klawiatury i kompletu najważniejszych akcesoriów, znajdziemy w nim również dodatkową tackę pełną przyrządów do modyfikacji. Smar, switch opener, pędzelek, stacja do smarowania czy też trzy zapasowe przełączniki to tylko część elementów, które producent dołączył do zestawu i które pozwalają nam od razu po zakupie dopasować urządzenie do indywidualnych preferencji. Bez zbędnego szukania, zamawiania i czekania, po prostu otwieramy pudełko i możemy rozpocząć proces modyfikacji. Wszystkie akcesoria są naprawdę bardzo wysokiej jakości i przyjemnie się z nimi pracuje i mówię to też z perspektywy osoby, która już nie jedną klawiaturę w życiu miała okazję modyfikować, chociażby spotkałem się tutaj pierwszy raz z tak dobrym switch pullerem w zestawie, no bo zazwyczaj jest to taki lichy, cienki kawałek blaszki, który łatwo wypada z rąk i ogólnie ciężko się z nim obchodzi, a tutaj mamy coś dużo wyższego jakości, co też na pewno na dłużej nam posłuży. Narzekać mogę tak naprawdę jedynie na podstawkę do smarowania, bo przełączniki niekoniecznie chcą się jej trzymać, aczkolwiek nie jest to niezbędny element i poza nią naprawdę do tych akcesoriów nie można mieć zastrzeżeń. Front klawiatury to kawałek aluminium w kolorze grafitowym, od spodu natomiast grube, solidne tworzywo sztuczne z charakterystyczną dla tego producenta fakturą i logiem Republic of Gamers. Mamy tu również cztery podłużne gumowe pady dbające o przyczepność na blacie oraz parę dwustopniowych nóż, a wszystkie śruby znajdują się wzdłuż krawędzi, co pozwala nam na wygodny dostęp do wnętrza w razie takiej potrzeby. Z tyłu z kolei port USB-C, magnetyczny slot do schowania odbiornika na czas transportu oraz przełącznik wyboru trybu połączenia. Ogólnie pod kątem konstrukcji, jakości wykonania, no i tego, jakie Azov sprawia w rękach pierwsze wrażenie, muszę stwierdzić, że jest wprost świetnie, no bo ten metalowy front oraz waga na poziomie niemal 1200 gramów zapewniają jej niesamowitą wytrzymałość i wręcz takie odczucie, że jest ona pancerna niczym czołg. Nie ma więc mowy o uginaniu się pod naciskiem czy też trzeszczeniu podczas pisania, a dzięki 75% układowi klawiszy wszystko co najpotrzebniejsze mamy zawsze pod ręką. Bardzo doceniam również brak designu floatki i obudowane wokół przełączniki, dzięki którym jakieś okruchy czy też kurz nie będą tak łatwo dostawać nam się pod kick-upy, no i dodaje to też na pewno kilku punktów estetyki. A mówiąc o przełącznikach, Azov do wyboru oferuje aż 3 autorskie warianty switchy, Asus ROG NX, do mnie akurat trafiła wersja czerwona liniowa, aczkolwiek zgodnie z waszymi preferencjami wybrać możecie jeszcze pomiędzy wariantem niebieskim klikającym i brązowymi taktajlami. W każdym wariancie trafiają one do nas już fabrycznie przesmarowane, co zdecydowanie zmniejsza efekt pingowania sprężyn, aczkolwiek ilość tego smaru jest raczej marginalna i dla lepszych rezultatów smarowanie we własnym zakresie będzie tutaj mile widziane. Mimo to ich praca pozostaje na najwyższym poziomie, nie chodzą szorstko, nie kołyszą się przesadnie na boki przy wciskaniu, no i ogólny feedback zarówno przy inicjacji, jak i przy aktywacji jest bardzo dobry. Ale, co by nie być gołosłownym, przed wami test ich brzmienia.
Pomijając przełączniki, tak dobrą akustykę Azov zawdzięczać może przede wszystkim umieszczonym wewnątrz aż trzem warstwom wygłuszającym, dwóm z pianki i jednej z silikonu, które w połączeniu z montażem na elastycznych gasketach eliminują rezonowanie obudowy praktycznie do zera. Warto przy tym zaznaczyć, że mimo montażu całości w obudowie na gasketach, czyli takich małych gumeczkach, klawiatura podczas pisania wciąż pozostaje dość sztywna za sprawą aluminiowego plejta. I myślę, że całkiem niezłym ruchem ze strony Asusa byłoby w przyszłości wprowadzenie do stałej sprzedaży plejtów z innych materiałów, które pasowałyby do tej klawiatury, na przykład z poliwęglanu czy też włókna węglowego, które są dużo miększymi tworzywami, no i myślę, że takim ruchem przyciągnęliby oni całkiem sporą rzeszę entuzjastów, którzy wolą nieco większy typing experience. Tak tylko rzucam luźnym pomysłem, no bo skoro jest to klawiatura nastawiona na modyfikację, o czym zresztą świadczy jej zawartość zestawu, no to czemu by użytkownikom nie umożliwić dostosowania do swoich preferencji również tego elementu. Dodatkowego wygłuszenia pianką doczekała się nawet spacja. Stabilizatory z kolei, choć fabrycznie pokryte niewielką ilością smaru, w niektórych miejscach naprawdę im go brakuje i myślę, że dołączonego do zestawu Krytoxa warto w pierwszej kolejności poświęcić właśnie na nie. Gdybyście natomiast chcieli iść jeszcze o krok dalej, no to Azov umożliwia nam montaż stabilizatorów wkręcanych, których nie montujemy tak jak standardowo już przywykliśmy na klips do PCB, tylko je do niego przykręcamy od spodu śrubkami. Entuzjastom otwiera to zupełnie nowe możliwości, no a laikom pozwala spróbować czegoś, czego wcześniej nie mieli okazji, a co naprawdę w dużym stopniu może poprawić brzmienie i pracę naszej klawiatury. Wspomniałem na początku również, że mamy tu hot swapa i jak najbardziej jest to prawda. Pod każdym klawiszem znajdziemy socket Keyla w układzie północnym, który wspiera zarówno przełączniki 3, jak i 5-pinowe, więc niezależnie jakie będziecie chcieli tu umieścić, póki będą w stylu Cherry, to powinny pasować. Nasadki z kolei, jak przystało na tę półkę cenową, to PBT Double Shot o średnim profilu wysokości, dzięki któremu dużo prościej operować na klawiaturze bez dodatkowej podkładki pod nadgarstki, której przecież w zestawie nie znajdziemy. Co ciekawe, producent postawił tu na motyw dwubarwny i tak główny blok alfanumeryczny ucieka nieco bardziej w odcienie szarości, podczas gdy pozostałe klawisze to standardowa czerń. Umieszczone na nich legendy są wyraźne, czcionka mimo zaostrzonych liter nie trąci przesadnie gamingiem, a dodatkowe symbole naniesiono na nie od boku, co by nie były zbyt widoczne, podziwiając urządzenie z góry. Posiadaczy Maców na pewno ucieszy też fakt, że Azov wspiera również komputery z nadgryzionym jabłkiem i mało tego, posiada nawet dodatkowe oznaczenia na Altach i Windowsie, przygotowane właśnie dla Mac userów. No i nie mogło też zabraknąć pełnego adresowalnego podświetlenia RGB do wygodniejszej pracy po ciemku. Tutaj jest ono jasne, nasycone i nie zauważyłem, by gdziekolwiek występowały jakieś przygaszenia. Jeśli chodzi o ekranik, który niewątpliwie jest tutaj elementem mocno przyciągającym spojrzenia, to mamy tu do czynienia z dwucalowym monochromatycznym OLEDem, który w zależności od konfiguracji w programie Armory Crate może pokazywać nam aktualne zużycie procesora, informacje o odtwarzanej muzyce oraz oczywiście wyświetlać grafiki, zarówno te statyczne, jak i animowane. Oczywiście nie musimy polegać tylko na domyślnej palecie, bo bez problemu wrzucimy tu również swoje własne obrazki z komputera. Mimo niewielkiego rozmiaru posiada on naprawdę przyjemną rozdzielczość, pozwalającą nam w komfortowy sposób oglądać wszystkie napisy czy też customowe grafiki, chociaż wokół mamy naprawdę spore ramki, no i też fragment po lewej stronie cały czas okupują nam ikonki statusu, także tej powierzchni roboczej w rzeczywistości jest tutaj znacznie mniej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Poza tym aplikacja klasycznie umożliwia nam też przemapowanie klawiszy, sterowanie podświetleniem, sprawdzenie statusu baterii i dostosowanie ustawień oszczędzania energii, a także wybór parametrów, które będziemy mogli zmienić przy użyciu miniaturowego joysticka. Takowy znajduje się bowiem na prawej krawędzi urządzenia, zaraz obok wyświetlacza i z jego pomocą możemy szybko i wygodnie zmienić kolor bądź jasność podświetlenia klawiszy lub też sterować multimediami na komputerze. Jest to całkiem ciekawy patent, który na pewno ma dużo większe możliwości niż takie standardowe potencjometry lewo, prawo plus klik, aczkolwiek pracują dość płytko, przez co czasem łatwo wybrać nie tą akcję, którą chcieliśmy, bądź też kliknąć kilka akcji naraz. Co ważne, Azov mimo tych wszystkich dodatków jest całkiem energooszczędny, bo akumulator przy maksymalnej jasności ekranu i podświetlenia pod klawiszami był w stanie na jednym ładowaniu wytrzymać mi od około 5 dni do nawet tygodnia. Przy czym producent zapewnia, że gdy podświetlenie i OLEDa całkowicie wyłączymy, nieprzerwaną bezprzewodową pracą na urządzeniu będziemy mogli
mogli cieszyć się aż 2000 godzin, czyli niemal 3 miesiące, co zdecydowanie jest wynikiem, którego nie jeden producent mógłby pozazdrościć. Jest więc to na pewno klawiatura na wypasie, bez kompromisów i po prostu z absolutnie topowej półki, jeśli chodzi o konstrukcje mainstreamowe, która bez żadnych modyfikacji działa, brzmi i wygląda po prostu świetnie. No a ten bogaty zestaw akcesoriów i przede wszystkim wsparcie konstrukcji na modyfikacje to coś, co zdecydowanie powinno stać się nowym trendem i co chciałbym dostrzegać u innych producentów znacznie częściej. Cenowo wiadomo, nie jest to na pewno klawiatura na każdą kieszeń, ale takie Ferrari to też nie jest samochód na każdą kieszeń, a na co dzień po drodze będzie jeździć dokładnie tak samo jak każde inne auto, no może przyciągając trochę więcej spojrzeń przechodniów. Cała magia zaczyna się, gdy weźmiemy je na tor, bo tam faktycznie pokaże nam, do czego zostało stworzone, i tutaj jest dokładnie tak samo. Stokowo jest to świetna klawiatura, która bardzo dobrze pracuje, natomiast dopiero w momencie, gdy ją otworzymy, zaczniemy modyfikować, zajmiemy się przełącznikami czy nasmarowaniem stabilizatorów, no to pokaże swoje możliwości i to, czym różni się od innych, może nieco bardziej przyjaznych portfelowi konstrukcji. Moim zdaniem Asus obrał bardzo dobrą ścieżkę, na którą nie odważył się dotychczas wejść jeszcze żaden gamingowy gigant i oby się jej trzymali, no bo bardzo chętnie zobaczyłbym za jakiś czas takie samo urządzenie z takimi samymi lub nawet większymi możliwościami, ale na przykład w mniejszym rozmiarze czy też w białej wersji kolorystycznej byłoby to co najmniej ciekawe. Tymczasem linka do dzisiaj testowanego modelu znajdziecie jak zawsze na dole w opisie, także tam Was odsyłam. A jeśli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby zostać z nami na dłużej i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć!